Aleja Romantyczna dla wielu właścicieli zwierząt nie jest miejscem nastrojowych spacerów. To właśnie tu ktoś z premedytacją niszczy zdrowie czworonogów. Rozrzuca albo kiełbasy z nieznaną trucizną, albo gotową trutkę. My chodzimy na takie spotkania codziennie o godzinie 19. Psiaki się bawią właśnie na skwerze. To są same bezpieczne psiaki. Jeden z właścicieli, właśnie koleżanki Budynia, poinformował, że do ogródka wsypano mu pokrojoną w kawałki kiełbasę. Do jednej z lecznic zaczęło trafiać coraz więcej psów w złym stanie zdrowia, z temperaturą i kłopotami żołądkowymi. Trafił się jeden malutki piesek, gdzie te wymioty i biegunka no po prostu tak go rozłożyły w ciągu jednego dnia, że robiąc badania dodatkowe, czyli zrobiliśmy badania krwi, okazało się, że on ma koszmarnie uszkodzoną wątrobę i nerki. Wszyscy zadają sobie pytanie, czym są trute zwierzęta? Czy to preparat przeciwko myszom i szczurom, czy jeszcze coś innego? Pojawiły się przypuszczenia, że do kiełbasy ktoś wstrzykuje płyn chłodniczy. Jest wyjątkowo szkodliwy i działa niemal natychmiast. Spółdzielnia mieszkaniowa umieściła ostrzeżenie na portalu społecznościowym. Powiadomiła gospodarzy domów i sanepid. Ten niestety niewiele na tę chwilę może, bo nie ma choćby kawałka kiełbasy do zbadania. Wszyscy, którzy ją znajdowali, szybko wyrzucali do śmieci. Osiedlowe kamery też na razie nie pomogły. W niektórych punktach są monitoringi, natomiast no one niestety nie pokazały nic. Jeżeli chodzi o trawniki, no bądźmy sobie szczerzy, są monitorowane głównie te ciągi komunikacyjne, czyli gdzieś tam chodniki, a nie trawniki. Rozglądamy się, mamy też stronę na Facebooku Radogosz Wschód i tam wszyscy wzajemnie się poinformowali, więc będziemy po prostu czujni. Szłam z pieskiem, bo od córki wracałam i powiedziała pani uważa, nie puścisz pieska, bo tu cztery pieski zdechły, tu koło kościoła gdzieś. Tutejszy komisariat policji otwarty jest zdaniem mieszkańców rzadko, więc nie zgłaszali sprawy. Mobilizują się sami i zastanawiają, kim jest człowiek, który truje ich zwierzęta i dlaczego to robi. Może być też tak, że to po prostu ktoś, kto nie wiem, ze względów higienicznych postanowił dać nauczkę, no nie temu, komu powinien, tak? Bo generalnie nauczkę powinien dać właścicielom psu, bo to oni mają obowiązek sprzątać po swoich zwierzakach, no a wyżył się na zwierzętach, które no nie są temu winne. Czteromiesięczny Budyń pani Oli jest od wczoraj na kroplówce. Nie zdążyła zabrać mu małej czerwonej kulki.